To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, kto jest liderem sondaży przedwyborczych i czy w ogóle taki lider istnieje. Słowem, czy wygra w niedzielę Rafał Trzaskowski czy Andrzej Duda? 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. A ze mną jest Michał Danielewski z OKO.press. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlatego między innymi OKO.press, że przeprowadzacie cyklicznie sondaże w Ipsosie dotyczące właśnie drugiej tury wyborów prezydenckich. Muszę tutaj też dodać, że Michał jest wybitnym specjalistą od sondaży i nam na pewno tutaj dużo wyjaśni. Powiedzmy na początek, czy mamy lidera tego wyścigu przed 12 lipca? Nie mamy lidera tego wyścigu, mamy remis tak naprawdę. I tego lidera według mnie aż do ciszy wyborczej, czyli do piątku, do północy, takiego lidera nie będzie. Na czym polega specyfika tej sytuacji? Dobrze pokazuje porównanie dwóch sondaży zrobionych tego samego dnia dla dwóch różnych mediów przez pracownię Ibris. Te sondaże są z 4 lipca. Oba były robione 4 lipca. W jednym z nich prowadzi Rafał Trzaskowski z Andrzejem Dudą 47-46. W drugim prowadzi Andrzej Duda 49-48. To wbrew pozorom często się tak mówi, że ho, ho, oto sondażownie znowu dają sprzeczne wyniki, jak to jest, to skandal i tak dalej. No tymczasem oba te pomiary są poprawne. Po prostu jeśli chodzi o badanie sondażowe na takiej próbie, błąd pomiaru wynosi 3 punkty procentowe w górę lub w dół. W związku z czym oba te wyniki mieszczą się w takim przedziale i oba pokazują po pierwsze bardzo dobrze, na czym polega właśnie błąd pomiaru w sondażach, a po drugie, że tak naprawdę mamy remis. I ten remis będziemy mieli aż do niedzieli, a może aż do poniedziałku, kiedy PKW poda ostateczne wyniki. No właśnie, ale czy ten remis to jest sukces Rafała Trzaskowskiego, a jednocześnie no w jakimś stopniu porażka Andrzeja Dudy, bo jako urzędujący prezydent wydawałoby się, że powinien raczej mieć już stabilną przewagę w tych sondażach, powiedzmy, nie wiem, 5 punktów procentowych, czy po prostu mamy tak rozedrganą scenę polityczną przy dużej liczbie jeszcze osób wahających się, czy pójdą do wyborów i na kogo oddadzą głos w drugiej turze, że po prostu na razie jest to nie do określenia, kto jest właśnie tym liderem w opiniach Polaków i Polek. Trzaskowski na pewno odniósł sukces, no choćby z tego względu, że miał dużą stratę do Andrzeja Dudy w pierwszej turze. To było 13 punktów procentowych, które Rafał Trzaskowski zniwelował. To znaczy na pewno udało mu się stworzyć dosyć karkołomną koalicję, to znaczy przekonać do głosowania na siebie większość wyborców Biedronia, większość wyborców Hołowni, większość wyborców Kosiniaka-Kamysza, no i dosyć istotną, nie wiemy do końca jaką, bo różne badania pokazują różnie te przepływy od tego elektoratu, ale na pewno sporą część wyborców Krzysztofa Bosaka. No zbudować taką koalicję wyborców to nie jest łatwa sztuka, i to, że mu się udało, to niekoniecznie musi mu dać zwycięstwo, bo niekoniecznie te proporcje mogą się ostatecznie tak ułożyć, że to Rafał Trzaskowski będzie miał 50,5% w dniu wyborów, ale to jest na pewno sukces. To, że jest równorzędnym rywalem dla Dudy i to, że zniwelował jednak taką 2-3-punktową różnicę, czyli też w granicach błędu, którą mierzyły niektóre badania zaraz po pierwszej turze, czyli w poniedziałek 29 czerwca, we wtorek 30 czerwca. No tej różnicy w zasadzie już nie ma. To o co idzie tak naprawdę teraz gra? O mobilizację czy demobilizację tych grup wyborców, którzy w pierwszej turze oddali głosy na innych kandydatów niż Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda? Czy też raczej na mobilizowanie, no przede wszystkim ze strony urzędującego prezydenta, własnych sympatyków? No, Rafał Trzaskowski musi zmobilizować tych wyborców, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli Hołownia i Biedroń i Kosiniak-Kamysz. No, wszystkie badania pokazują, że mniej więcej proporcje wśród tych elektoratów układają się dla niego mniej więcej w proporcjach od 7-3 do 8-2. Więc on musi sprawić, żeby ci wyborcy, którzy w sondażach deklarują oddanie na jego głosu, a nie oddali na niego głosu w pierwszej turze, na pewno do tej drugiej tury poszli. Sprawa jest skomplikowana z Bosakiem, bo Trzaskowski ma tutaj dwa interesy. Po pierwsze, żeby zmobilizować tą część wyborców Bosaka,
która chce na niego głosować, czyli to jest pewnie taki elektorat ultraliberalny gospodarczo, zwolennicy Janusza Korwin-Mikke, ujmując to tak bardzo obrazowo i stereotypowo, a trochę zniechęcić lub zdemotywować do udziału w wyborach ten elektorat bardzo Konfederacji i Bosaka, który jest bardzo tradycyjny, narodowy, dla którego ważne są bardziej takie właśnie wartości nacjonalistyczne niż gospodarcze. To wracając jeszcze do elektoratów, czy dla ciebie jako człowieka, który sporo czasu spędził w życiu na analizowaniu różnych sondaży, jest zaskakujące, że no nie wiem, nawet kilka procent na przykład wyborców lewicy z pierwszej, który zamierza oddać głos według różnych tam sondaży w drugiej turze na Andrzeja Dudę, a nie na Rafała Trzaskowskiego? Zawsze jest część wyborców lewicy, która ma po prostu, głosuje na lewicę z powodu na przykład socjalnego programu, ale ma bardziej konserwatywne poglądy, jeśli chodzi o związki jednopłciowe na przykład, czy też w ogóle taki bardziej konserwatywny pogląd na świat. To są prawdopodobnie, to oczywiście nie jest aż tak bardzo dobrze zbadane, no ale to są najprawdopodobniej najstarsza część elektoratu lewicy, czyli pewnie zwolennicy tradycyjni Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Więc to nie jest zaskakujące, ale myślę, że też ważne podkreślić, o czym mówimy. To znaczy mówimy o przepływach na podstawie badań między poszczególnymi elektoratami na bardzo małych próbkach. To znaczy próbka wyborców Krzysztofa Bosaka w badaniach przed drugą turą, w takiej normalnej próbie około 1000-osobowej, to jest mniej więcej 40 osób. Czyli prognozujemy przepływy od elektoratu Krzysztofa Bosaka na podstawie odpowiedzi 40 badanych osób. Na tej podstawie możemy snuć hipotezy. Możemy mówić, że być może jest tak, a być może jest inaczej, ale absolutnie niczego nie możemy powiedzieć na pewno. No a już zwłaszcza w przypadku elektoratu Roberta Biedronia i Kosiniaka-Kamysza, gdzie te próbki, w związku z tym, że otrzymali mniej głosów w pierwszej turze, są jeszcze mniejsze. Więc ważne, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że raczej jeśli mówimy o przepływach, jeśli mówimy o zachowaniach poszczególnych elektoratów, to bardziej spekulujemy, wyrażamy publicystyczne hipotezy, niż wiemy coś na 100%. To trochę teraz podywagujmy o tej drugiej stronie sceny politycznej, właśnie o konfederatach, czyli powiedzmy szeroko rozumianej grupie zwolenników dosyć egzotycznego jednak aliansu narodowców z wolnościowcami gospodarczymi. Jaki oni by mieli interes w tym, żeby nie głosować gremialnie na Andrzeja Dudę? To jest elektorat młody, to jest elektorat w części antysystemowy, czyli bardziej wkurzony na rzeczywistość, szukający dla siebie miejsca na scenie politycznej, szukający kogoś, kto wyrazi ich gniew, niż elektorat taki bardzo tożsamościowy. To się pewnie jakoś dzieli, no, nie znamy proporcji, w jakich to się dokładnie dzieli, ale na pewno są te dwie grupy elektoratu, więc dla tej pierwszej naturalną postawą jest zagłosowanie przeciwko władzy. Zwłaszcza przeciwko władzy, która jakby, no, jeśli zejdziemy z osi wartości, a wejdziemy w oś ekonomiczno-gospodarczą, no to reprezentuje poglądy, no, skrajnie przeciwne temu, co wyznaje Krzysztof Bosak i Konfederacja. No, czyli zamiast wolnego rynku etatyzm, zamiast niewidzialnej ręki rynku, która ma regulować życie społeczne i gospodarcze, transfery społeczne. Więc to nie jest nic bardzo dziwnego lub zaskakującego, że część z tych wyborców wybierze Trzaskowskiego. Mnie to zupełnie nie dziwi, tym bardziej, że, co trzeba przyznać, kampania Trzaskowskiego całkiem nieźle adresuje swój przekaz do tych wyborców. To znaczy, pomijając różne może niefortunne czasami wypowiedzi zaplecza Rafała Trzaskowskiego, to główne przesłanie kampanii nie jest jakoś specjalnie przymilające się do tych wyborców. Trzaskowski jakby wyraźnie artykułuje różnice w wielu innych sprawach, natomiast skupia się na podobieństwach konkretnych i prawdziwych, czyli na przykład na takim fakcie, że rzeczywiście program gospodarczy Platformy Obywatelskiej i program gospodarczy Konfederacji, no, są w wielu punktach na stycznej. Tu mówiliśmy o grupach wyborców poszczególnych ugrupowań, no, skupionych oczywiście w wyborach prezydenckich wokół osobowości, ale trochę chciałbym też porozmawiać o geografii, bo gro jednak wyborców, z tych 30 milionów wyborców, no, mieszka w tych mniejszych ośrodkach, tak to nazwijmy eufemistycznie. To nie są duże miasta, czy wielkie nawet miasta, które są jednak bardziej, zdecydowanie bardziej bliższe tutaj, powiedzmy, Rafałowi Trzaskowskiemu. Ale z tych badań, które nawet wy mieliście, które zrobił dla was Ipsos, dla mnie zaskakujące było to, że w tych gminach do 20 tysięcy mieszkańców, czyli tych, no, małych gminach, ale tam jest bodajże chyba 4 miliony wyborców, albo nawet troszkę ponad,
to jednak ta przewaga sympatyków Andrzeja Dudy nad sympatykami Rafała Trzaskowskiego była niezbyt duża, bo o ile dobrze pamiętam, 51 do 48. To jest trochę porównywanie dwóch różnych sytuacji, ale jeśli prześledzimy badania Ipsosu jeszcze poprzednie, czyli robione przed pierwszą turą, też robiliśmy dwa badania, to widać wyraźnie, że Trzaskowski zaczyna w tych mniejszych miejscowościach odrabiać. To znaczy na początku ta przewaga Dudy była dużo większa i ona się systematycznie zmniejsza. Natomiast no, jest kwestia jednak tego, na ile te osoby z mniejszych miejscowości, gdy dzwoni do nich ankieter, przedstawia możliwość wyboru, na ile oni jednak w jakim stopniu oszukują ankietera i działają zgodnie z jego projektowanymi poglądami. Może zaistnieć taki fenomen. Natomiast fakt jest faktem, że rzeczywiście Trzaskowski tam ma się całkiem nieźle. No właśnie, bo to jest ciekawe. To jest przecież naturalny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który niewątpliwie zyskał na tych programach, chociażby socjalnych, które obóz rządzący uruchomił po 2015 roku. Pamiętajmy, że to jest duża grupa wyborców. Andrzej Duda tam wygrywa, więc on tam jakby zwiększa przewagę nad Trzaskowskim. Żeby zobrazować, o czym dokładnie mówimy, to jest tak, że gdyby wszyscy uprawnieni do głosowania na wsi i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców zagłosowali na Andrzeja Dudę w 100%, to Andrzej Duda wreszcie Polski mógłby nie dostać żadnego głosu i wygrałby te wybory. Na wsi i w małych miastach żyje większość uprawnionych do głosowania, w miastach do 20 tysięcy większość uprawnionych do głosowania w Polsce. Więc cały czas przewaga, nawet zmniejszająca się, ale przewaga Andrzeja Dudy w tym segmencie elektoratu, to jest jego atut. No a dlaczego ta przewaga jest tak mała? No, to już jest bardzo pytanie publicystyczne. No myślę, że słaba jest kampania Andrzeja Dudy, który zwraca się, a już zwłaszcza po pierwszej turze, zwraca się tylko i wyłącznie do wyborców PiSu, do takiego twardego elektoratu i trochę alienuje sobie takich wyborców niezdecydowanych z tych małych miast, osoby, które właśnie głosowały na PSL albo właśnie głosowały na Konfederację. Znaczy one są trochę z tego przekazu kampanii Dudy wykluczane. On się po prostu zwraca tylko do swoich wyborców, licząc na to, że jeśli ich zmobilizuje po prostu w 100%, to wystarczy, żeby wygrać te wybory. Może to się okazać kalkulacją trafną, ale jednak jest to kalkulacja, wydaje mi się, bardzo ryzykowna. No nie zapominajmy, że w miasta do 20 tysięcy mieszkańców to nie są takie bardzo małe miasta. Tam już jest inteligencja, są nauczyciele, są przedsiębiorcy, znaczy cały ten przekrój społeczny, który jest bardziej w profilu Rafała Trzaskowskiego. Tak? Taka ostra kampania Dudy, taka bardzo tożsamościowa, no może wielu z tych wyborców po prostu odstręczać. Znaczy Duda nie da się lubić. Troszkę. Znaczy stał się takim trybunem, ostrym trybunem ludowym, który no, dla nie wiem, średniej wielkości przedsiębiorcy z miasta 20-tysięcznego no, jest średnio atrakcyjny. Średnio jest atrakcyjny dla nauczyciela z liceum w takim mieście. A Trzaskowski ma tą miłą i korzystną dla niego jako kandydata cechę, że właściwie no, trudno go nie lubić. Czy kampania Koalicji Obywatelskiej przedstawia Trzaskowskiego jako takiego fajnego, umiarkowanego, w miarę młodego faceta, który generalnie stara się nikogo nie atakować, mówi o wspólnocie, mówi o wspólnych wartościach i to sztabowcy Trzaskowskiego robią bardzo dobrze. Tymczasem no, Duda jest w stosunku do tego przekazu zupełnie na drugim biegunie, więc też pewnie polaryzują się takie postawy za Dudą, przeciw Dudzie w tych mniejszych miejscowościach, również na podstawie tego, znaczy na podstawie emplua kandydatów. Teraz chciałbym bardzo ważny wątek podjąć, bo to na to zwraca uwagę wielu socjologów, politologów, zresztą wy w swoich analizach również na OKO.press, że tak naprawdę o tym, kto zostanie prezydentem Polski, zdecydują kobiety. Dlaczego? No, zdecydujmy jednak na równi jak mężczyźni. No, Trzaskowski ma przewagę wśród kobiet, to jest zasób Rafała Trzaskowskiego. Wszystkie badania pokazują, że w ogóle kobiety w Polsce mają bardziej progresywne poglądy. Właśnie, do tego chciałem też nawiązać, bo to jest ciekawe. Poparcie dla związków partnerskich jest wśród kobiet wyższe niż wśród mężczyzn. Jeśli pytamy o takie kwestie związane z religią, kościołem, również aborcją, no to kobiety są po prostu bardziej progresywne, bardziej liberalne. A faceci, no cóż, no zwłaszcza do tej pory mówiło się o młodych mężczyznach, którzy są tacy bardzo prawicowi, radykalni, przestraszeni, głosujący na prawicę. Myślę, że bardziej interesujące od podziału płciowego jest jednak taki podział klasowo-wiekowy. To znaczy to jest tak, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem Polaków ze średnich miast, trochę lepiej wykształconych,
i trochę młodszych, czyli Polaków do 50 roku życia, a Andrzej Duda jest prezydentem wsi, jednak cały czas małych miasteczek, no i osób starszych. Ja tego nie mówię oczywiście w żaden sposób ocennie, czy w jakiś sposób pejoratywnie oceniając grupę wyborców Andrzeja Dudy, no ale to jest fakt. I to też jest ciekawe zagadnienie, co się stanie po wyborach. To znaczy, czy zwycięzca tych wyborów będzie próbował te dwie Polski jakoś jednak łączyć, czy szukać tu jakiegoś wspólnego pola do jakiegoś kompromisu, czy no, porozumienia na jakiejś takiej bazalnej stopie, czy dalej będzie ten podział pogłębiał. No bo podział jest naprawdę no, dosyć dramatyczny. To znaczy, no, mamy jednak trochę, jakkolwiek buńczucznie by to nie zabrzmiało, no, dwie Polski. Nie, mamy absolutnie dwie Polski i ja już nie jestem młodym człowiekiem, pamiętam ogromne napięcia i emocje, jakie były przy wyborach w roku 90, 91, 93, kiedy wrócili tak zwani postkomuniści do władzy, kiedy w roku 1995 wygrywał Aleksander Kwaśniewski bardzo nieznaczną liczbą głosów nad Lechem Wałęsą, ale takich emocji i takiego podziału społeczeństwa to naprawdę nie pamiętam i takich emocji, które tutaj zostały nakręcone. Wydaje mi się, że to może być, trochę już o tym powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że to może być też powód no, względnego sukcesu Trzaskowskiego, to znaczy tego, że on bije się z Dudą jak równy z równym. To znaczy, że część wyborców Dudy też to czuje. To znaczy czuje, że ten podział poszedł za daleko, że to jakby uwiera, że tak podzielona Polska o tak wysokiej temperaturze sporu politycznego zaczyna im przeszkadzać. I na tym, wydaje mi się, Trzaskowski może zyskiwać, tym bardziej, że jak już mówiłem, bardzo zręcznie gra na takiej nucie właśnie wspólnotowości i zakopania starych sporów. No ten pomysł, że Tuska nie ma w polityce już polskiej, właściwie jest poza tym i już nie jest jakby tutaj graczem, więc powinien również z polskiej polityki w jakiś sposób wycofać się Jarosław Kaczyński. No uważam, że był świetny. To znaczy on jakby adresował tą emocję trochę zmęczenia już no 15-letnią walką między PiS-em a PO, czyli PiS-em utożsamianym z Jarosławem Kaczyńskim i PO utożsamianą z Donaldem Tuskiem. To był świetny pomysł. Wydaje mi się, że mógł zadziałać na przykład na wyborców Konfederacji, którzy właśnie by chcieli jakiegoś nowego otwarcia, świeżego powietrza w polityce. Na koniec zadam Ci fundamentalne pytanie i ono będzie dotyczyć frekwencji. Czy Twoim zdaniem frekwencja w drugiej turze będzie A niższa, B taka sama, C wyższa i dlaczego? Taka sama lub troszkę wyższa, troszkę niższa, ale no będzie mniej więcej w przedziale 63-65%. Z prostych powodów. Nie sądzę, że ten spór polityczny, który mamy w Polsce od lat, jest tak angażujący i te wybory już w pierwszej turze były tak angażujące politycznie obywateli, którzy tą polityką się interesują, że nie widzę tutaj dużych rezerw mobilizacyjnych ani po jednej, ani po drugiej stronie. Oczywiście pojawi się pewna grupa nowych wyborców w lokalach wyborczych w niedzielę, ale wydaje mi się, że ona nie będzie ogromna i raczej tylko zniweluje odpływ tych wyborców, którzy w pierwszej turze zagłosowali na innych kandydatów, a teraz nie chcą wybierać mniejszego zła. W związku z czym z tego powodu uważam, że nie będzie tak jak, nie wiem, choćby 5 lat temu, kiedy ta frekwencja między pierwszą a drugą turą, różnica na korzyść drugiej była ogromna. Wydaje mi się, że frekwencja będzie w okolicach 64-65%. I też mogę odpowiedzieć Ci od razu na pytanie, kto wygra. O, tego pytania nie chciałem zadawać, ale skoro jesteś tak odważny, to proszę. Nie, oczywiście żartuję. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, kto wygra i ktokolwiek do piątku będzie mówił z całą pewnością, że wygra kandydat Andrzej Duda lub kandydat Rafał Trzaskowski, wydaje mi się, że dużo ryzykuje. Znaczy z tego z całą pewnością się nie da powiedzieć, po prostu socjologia jest tu tak naprawdę bezradna. No, jeśli do głosowania pójdzie powiedzmy około 19 milionów Polaków, a różnica między jednym a drugim kandydatem będzie w okolicach 100 tysięcy głosów, to po prostu no, nie sposób przewidzieć, na kogo rzecz ta szala się przechyli. I chyba tak zwane bazarki w niedzielę też nie będą zbyt wiarygodne, więc chyba nakłaniamy, żeby im specjalnie nie wierzyć. Ja oczywiście zachęcam jak zwykle, czy nie jak zwykle, akurat w tym programie pierwszy raz, ale zachęcam, jeśli mogę sobie pozwolić na odrobinę kryptoreklamy, zapraszam w niedzielę na OKO.press, gdzie spróbujemy troszkę wywróżyć z frekwencji, czyli z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej, który elektorat jest bardziej zmobilizowany, czy ten bardziej konserwatywny, w domyśle optujący za Dudą,
czy ten bardziej liberalny, optujący za Rafałem Trzaskowskim? Bo no, mobilizacja tutaj oczywiście będzie jednym z kluczowych czynników w tych wyborach. Zapraszamy do śledzenia naszych przyjaciół z OKO.press. Zapraszamy oczywiście do śledzenia wyborczej.pl. My cały weekend, poniedziałek będziemy analizować, informować, rozmawiać z ekspertami. No a oczywiście tutaj chyba w twoim imieniu też to nie będzie nadużycie, jak na koniec wygłoszę apel o to, żeby jednak 12 lipca zagłosować, oddać głos. To jest starcie jednak dwóch wizji Polski, dosyć wyraźne, więc wydaje mi się, że dla żadnego wyborcy nie powinno być bardzo dużym problemem, żeby powiedzieć za jedną lub drugą wizją, a to, co wybierzemy, to myślę, że ukształtuje Polskę nie tylko na najbliższe 5 lat, tylko też na najbliższą dekadę. No według mnie to jest najważniejsze głosowanie od czasów referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i będzie miało podobne, dalekosiężne skutki. Absolutnie tak. Zgadzam się w tym 100%. Bardzo dziękuję. Michał Danielewski, portal OKO.press, Roman Niemielski. Do widzenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.